Co oznacza słowo tir? Słyszymy tir, widzimy ciężarówkę. Ale z czego to się wywodzi, jakie to ma znaczenie? Słowo to pochodzi od skrótu z języka francuskiego. Ci, co znają francuski, niech lepiej nie słuchają, jak kaleczę ten język. Transport International Routier. Przeczytałem po angielsku. No ale widzicie to na ekranie. Czyli Międzynarodowy Transport Drogowy. Początek, bo to jest konwencja. Taka konwencja celna to początek, to 14 listopada 1975 roku i mówi o przewozie towarów samochodami ciężarowymi, a jej celem było uproszczenie przewozu, procedur przekraczania granic i procedur w urzędach celnych. Pierwsze takie próby tego to rok 1959, to już wtedy zaczęto wprowadzać te ułatwienia. Czyli samochód ciężarowy, ten towar na nim jest sprawdzany, plombowany na granicy albo też w urzędzie celnym i zostaje odplombowany w kraju docelowym. Pozostałe granice państw tranzytowych, gdzie on nie jest rozładowywany, tylko po prostu przez nie przejeżdża tranzytem, przekracza na uproszczonych zasadach. Ma dokumenty, celnik na tej granicy patrzy, auto jest zaplombowane, wyjeżdża na przykład z Polski do Hiszpanii. No tak było kiedyś, teraz no nie mamy tych granic. Auto jest zaplombowane i na granicy polsko-niemieckiej sprawdza. Jest plomba, jest odpowiedni dokument i w sposób upraszczony to auto jest dalej puszczane. Nie tak jak do tej pory wcześniej było, że to wszystko musi być sprawdzane. Odpowiednie dokumenty. To trwało, zajmowało czas, kosztowało. A dzięki tej konwencji to było bardzo mocno uproszczone. Teraz to jest banalne na przykład w Unii Europejskiej, ponieważ te samochody jeżdżą o wiele łatwiej, tych granic właściwie nie ma. Ale dopóki były granice, a przecież poza Unią Europejską mamy cały świat, kiedy na przykład samochód chce wyjechać na terytorium Ukrainy, Rosji, Turcji, to tam ta konwencja TIR właśnie ułatwia przewożenie, że to wszystko nie jest tak skomplikowane, że na każdej granicy nie dochodzi do tej odprawy celnej, do tego sprawdzania, tylko po prostu auto jedzie do kraju docelowego, a te pozostałe granice przez kraje tranzytowe są w o wiele łatwiejszy, prostszy sposób przekraczane. Taka jest zasada tego. A ten TIR, czyli taki niebieska tabliczka z napisem TIR, to po prostu, o ile do tej często było to spotykane, no to teraz oczywiście coraz rzadziej. Granic nie ma, no przynajmniej w Unii to jest niepotrzebne. Ale poza Unią jest to stosowane w wielu krajach i chociaż niektóre kraje może nie należą do tej konwencji, to jednak trzymają się tych zasad. Wszystko w celu ułatwienia, przyspieszenia transportu towarów. Żeby ten kontrole graniczne, celne były jak najbardziej ułatwione, jak najprostsze i dzięki temu wszystko, żeby szybko, sprawnie działało. I właśnie tym jest TIR. My mówimy na samochody ciężarowe TIRy, no bo wtedy wszystkie właściwie samochody ciężarowe były TIRami. Jeśli jeździły poza granicę naszego kraju, musiały być TIRami, musiały mieć tą tabliczkę, musiał być napis TIR, żeby było wiadomo, że ten samochód przewozi to w taki sposób, według tego prawa. Teraz nazwa została, zasady zostały, ale na terytorium Unii wygląda to troszkę inaczej, o wiele prościej. Dziękuję za uwagę, zasubskrybuj, udostępnij, wrzuć na swoje portale społecznościowe, naciśnij dzwoneczek, spójrz na inne materiały, na linki zamieszczone w opisie, wiesz co robić. Do usłyszenia ponownie.